ale będzie szybko. Bardzo dobrze. Gabinety gotowe. Dzisiaj trochę nietypowo. Chcieliśmy Was zabrać na podróż do Słowacji, a konkretnie na tor Slovakia Ring, na którym nasz kierowca Fabian dostał zaproszenie do Trofeo di Serie, czyli Pucharze Fiata 500, w którym brał udział pierwszy raz, jako kierowca i zawodnik. Jeżeli śledzicie już kanał Kiwi Autocentrum i nasze poczynania w świecie wyścigów i motorsportu, to dokładnie w listopadzie 2023 roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w testach Fiata 500 na torze Poznań, podczas którego Fabian, jak i nasz drugi kierowca Jarek, mogli zasiąść za kółkiem właśnie takowego Fiata i po raz pierwszy wyjechać na płytę toru Poznań, zobaczyć z jakim niepozornym wręcz gagatkiem jest właśnie ten Fiat 500. Jeżeli porównamy tutaj Słowację i Polskę, jeżeli chodzi o odbiór motorsportu, to jest między tymi krajami ogromna przepaść. A zobaczcie, jak wyglądają chociażby puchary Asset Cup organizowane właśnie na Slovakia Ring. Podczas owego weekendu miał miejsce Histo Cup zrzeszający prawie 10 klas startowych i około 150 samochodów startujących właśnie w tym weekendzie motorsportowym. Jedną z klas startowych jest właśnie klasa Fiata 500, czyli Trofeo di Serie organizowane przez nasz rodzimy WAP Garage. Jeżeli chodzi o same samochody, czyli Fiaty 500, tutaj o pojemności 1.2 i mocy około 90 koni, a specyfikacja tej klasy i tych wyścigów jest bardzo zacięta, ponieważ wszyscy kierowcy mają identyczne samochody i jak widzicie na screenie, po wyścigach wszystkie pierwsze 5 miejsc to zacięta walka i setne sekundy różnicy na czasie. Ja kończę już gadać, a wy zobaczcie, jak wyglądały wyścigi z pozycji kierowcy. Mówiłem na początku, to niepozorne małe Fiaty, ale po wyścigach widać, jak tutaj każdy kierowca walczy praktycznie zderzak w zderzak i każde okrążenie, każda nitka wyglądała tak samo, czyli jedna wielka walka, ciasnota i chęć zwycięstwa. Wiem, że każdy z Was czeka chociażby na jakąś kolizję czy dzwon, no i tutaj, chociaż to Fiat 500, nie mogło obyć się inaczej. Zobaczcie sami.
Debiut Fabiana, jak i naszego Kiwi Racing Team można zaliczyć do jak najbardziej udanych, ponieważ w najlepszej nitce Fabian uzyskał czas 3 minuty i 924 setne. To ciekawe doświadczenie, ponieważ zazwyczaj startujemy w wyścigach Kia Picanto, może troszkę podobną wagowo i mocowo do tego Fiata 500, ale też Fabian ściga się w swojej BMW 1 dwulitrowym dieslu o mocy prawie 300 koni i czuć tutaj jak najbardziej różnicę, ale jest to nie lada doświadczenie i przetarcie nowych szlaków. Dziękujemy Ci bardzo za poświęcenie prawie 7 minut na obejrzenie naszej kolejnej przygody w świecie motorsportu. Z tego miejsca chcielibyśmy jako Kiwi Racing Team i Kiwi Autocentrum podziękować w szczególności Slovakia Ring za niesamowitą organizację i piękny tor wyścigowy, a także Trofeo di Serie za logistykę, za całe przedsięwzięcie i zaproszenie nas do udziału w tym jakże niesamowitym i specyficznym, ale wymagającym wręcz pucharze i wyścigu Fiata 500. Tymczasem mówił dla Was Wąski, dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się na następnym torze. Może w Polsce, może za granicą. Jeżeli jesteś zainteresowany w ogóle motorsportem i masz jakąkolwiek zajawkę do tego tematu, a nie wiesz jeszcze w którą stronę podążać, to zapraszam Cię na stronę Trofeo di Serie, gdzie możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami i kto wie, może niedługo spotkamy się na jednej nitce podczas jednego wyścigu. Pozdrawiam!